Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W Kosakowie gołębnik, który planujemy w tym roku tam eksploatować, ten nowy, taki latać cały sezon i poza sezonem nawet, ma na razie 51 gołębi. Mieliśmy 53, ale dwa zginęły. Dlatego też jeszcze mamy, z uwagi na to, że 60 siodełek, to jeszcze możemy sobie kilka gołębi tutaj dokoptować. I tym razem u kolegi Jana Bochęczaka, bo jego gołębi też z gór tutaj mogłoby, żeby nie zabrakło, to mamy takie cztery gołębie od kolegi Jana. Jan przygotował, zobaczmy tutaj takie piękne rodowody, ale tam rodowody rodowodami, ale on nam więcej coś opowie o tych rodzicach, pokaże te gołębie, one za chwilę tam, weź tak Jasiu, stań bokiem, może by tu lepiej było widać, one tam za chwilę do kosza pójdą, ja je przywiozę, jutro już będą tam u Maćka w Kosakowie i będą się sposobić do tego, żeby tam latać. Teraz te gołębie, które masz, to są dwa gołębie pochodzące z, i teraz nam opowiedz, proszę. No tutaj ten z białymi lotkami niebieski. On ma numer który? To jest 94. 94, to jest tutaj ten rodowód pierwszy. No, to jest od dołu, to jest Leszek Pielesiak. Oryginalny Leszka Pielesiaka. Tak, to jest tam samiczka, ja mam w rozpłodzie. I z góry jest lotnik mój, który z założenia wychowałem do rozpłodu, bo to był imbred na taką słynną moją rozpłodową 300 i ona też kiedyś latała bardzo dobrze, ten gołąb. Ona wydała mi tego 13-16 superlotnika, który też właśnie te długie dystansy, Brukselę... 13-29. Ale też 13-16, tu od góry jest. 13-16, to jest Sydney, jest imbredowany i wyszedł młody 20-20, go tak też specjalnie zaobrączkowałem. I ja go nawet z przeznaczeniem, bo on był taki pod koniec sezonu, tak jak o tej porze wychowany, ale go lotowałem jako młody, fajnie się zaczął pokazywać, jako roczny też fajnie. I nawet w tym roku latał, dwa dyplomy zdobył w tym roku, no i niestety tydzień temu zginął. No, szkoda, fej. To jest, czyli to jest o ten gołąb 3194, a drugi gołąb, którego mamy, ma numer 3124. Tak. I z tego co widzę, to jest od góry, to jest od 100% o Josa Ferkamena z gołębi. Tak, tak. W tych oryginałach. Tych już Ferkamenów akurat nie mam, ale mam młodego po nim. Ten 12 to jest tutaj też w rozpłodzie. Imbred Elektro widzę. Dokładnie, to jest bardzo fajny. Znaczy, no ja teraz testuję te gołębie, bo ja w zeszłym roku je zakupiłem. Zobaczymy, jak to się będą spisować. Mam nadzieję, że no z budowy i w ogóle fajnie wyglądają, ale od dołu jest tutaj... Córka jedynki od Bogdana Michalaka, spółki Jachowscy Michalak jeszcze, to rzadko. Te gołębie dosyć fajnie mi się pokazują tu u mnie. Ja to od kolegi Mariusza Tępki tą samiczkę zakupiłem. On najprawdopodobniej bezpośrednio u Michalaka zakupił ten. U Bogdana, tak? Tak, tak. Czyli no i te dwa mamy, te gołębie. Te dwa są tutaj. One już są takie, no widzę... Ja już jedzą, są szczepione. Nie, żartuję. No, nie widziały to tutaj. Odłożymy i za chwilę jeszcze mamy dwa gołębie. Tam zaraz pójdziemy. No wiadomo, że coś tam zginie, dlatego żeby... Dlatego nawet te cztery, bo jakby coś zginęło, to żeby nam tutaj więcej coś zostało. I za kolega na Jan przyniesie nam kolejne dwa gołębie. Dwa następne, to są numery, ma 32-39, to jest ten rodowód po lewej stronie, to jest, widzę, od kolegi Marcina Pacho i Jana Bochęciaka, twój lotnik, jaki 3-letni. To nie, to też 300, ona się znowu też przewija. Ta, co mówiliśmy właśnie. Ona w tym roku, ja właśnie sparowałem z tym, w zeszłym roku tego imbreda, co zrobiłem jesienią, a w tym roku właśnie dałem... Który to jest, pokaż, to jest, to jest ten nakrapiany, taki nakrapiany. Tak. On poszedł na matkę, bo matka jest taka, ta 300 nakrapiana. A ten jest akurat niebieski, no ale to jest właśnie też sparowany srebrny medal ze złotą medalistką. I to jest wnuk, a ten go wychodzi jak prawnuk do tych dwóch olimpijczyków. Mm-hmm. Jana Putono i właśnie Marcina Pacho, ten dobrze. Srebrny. A ten niebieski, widzę, to jest też twój tutaj, bo on ma... To jest bardzo fajny ten gołąb. Super mi się te gołębie spisują tutaj. Matka tego gołębia to jest właśnie z linii Waldemara Dawidziuka gołębi. Ona była uczestnikiem wspólnego gołębnika gołębi rocznych i myśmy na wiosnę wychowywali po jednym z tych gołębi, no i po jednym po tych roczniakach. No ale że ten gołąb mi się podobał, jeszcze nie wiedziałem, że on w ogóle będzie zwycięzcą, nie? Że mi się podobał, to ja po prostu, żeby nie obciążać tych par, to myśmy po jednym młodym chowali, a ja po prostu pod swoje rozpłodowe to jajko jedno podłożyłem i wychowałem dla siebie z tych. I on był nawet ze Spyszka Oleksiaka rocznym. No tutaj nam specjalnie po stronie ten brakuje, ale my uzupełnimy, bo nie, bo nawet nie pamiętam tych numerów tych gołębi, bo te gołębie po prostu rodzice tego zostały sprzedane, no. Ale my mamy w archiwum naszym, także my znajdziemy. Ja to gdzieś znajdę, no tak. Dokładnie. No i to był właśnie ten Zbyszka na tą Dawidziukowo położony. Tam młode, tak jak mówię, jedno było sprzedane, jedno zostawiłem dla siebie.
No i z tego gołębia wychowuję. Tu obrączkę specjalnie taką amerykańską widzę. Tak, żeby mnie nie kusiło lotować, a nic, bo te gołębie nawet kart nie mają, nie gołębie, tylko obrączki. To mi kolega ze Stanów posłał i to te dla siebie do rozpłodu, które wychowałem właśnie obrączką, specjalnie tymi obrączkami, żeby one zostały. A u góry widzę, masz tutaj oryginały, znaczy masz tego z linii Hermanns Custers i z Olimpiady 003, widzę. Tak, to jest imbred tego Olimpiady. No. Tak, widzę i syn z córką z skrzyżowanym. Dokładnie, to jest imbred. No, bardzo one mocny tak. Powiem taką ciekawostkę, one oba to tak nieładnie, że tak powiem, wyglądały i sparowałem, zimbredowałem je na siebie. To właśnie ten kolega mój ze Stanów, któremu zakupowałem te gołębie, on mi tak mówił, a złącz je tak, nie? Ja myślę, że takie brzydkie jeszcze jak na siebie nałożę imbreda, zrobię brat ze siostrą, to będzie pewnie kiszka. I okazało się, że wyszedł przepiękny, młody, mocny samczyk, ładnej budowy, wspaniały. No, byłem w szoku, że z takich dwóch może coś takiego wyjść. No. Ale sobie dzięki temu, że kolega Jan właśnie nam dał te rodowody, my mamy każdemu gołębiowi te, które są już na miejscu, tam w Kosakowie zrobione zdjęcie, rodowód zeskanowany, tam czekamy jeszcze na 2-3 rodowody nawet kolegów i będziemy mogli to oglądać, także rywalizacja będzie taka, że jak będziemy widzieć gołębie, które lecą, to od razu będziemy widzieć, nie będziemy musieli po zeszytach szukać, tylko od razu wiedzieć, po czym to jest. Tak, ale ja jeszcze chcę dodać, że na właśnie nasze hodowle niektóre rodzice z tych mam są zdjęcia. Oczywiście właśnie, tak. U nas na stronie my też się staramy dołączyć jak najwięcej tych materiałów związanych z danym gołębiem. Także dziękujemy. Do zobaczenia. Dobrolot i zachęcamy do oglądania, bo już niedługo będziemy mieli tam wszystko zwizualizowane, scyfryzowane, że będzie można widzieć, jak wygląda rywalizacja. No, staramy się, żeby to było jak najbardziej takie widowiskowe i atrakcyjne dla hodowców. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.